Wierzymy, że wszystko, co robimy, zostawia ludzi lepszymi. Staramy się myśleć inaczej niż inni. Sposób, w jaki zmieniamy świat, polega na nakręcaniu filmów starannie dopracowanych, interesujących i przystępnych dla widza. Dołącz do nas. W 2002 roku odbyły się zimowe Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City. Były one wyjątkowe szczególnie pod jednym względem. Jednym ze sportowców, którzy brali udział w zawodach, był Stephen Bradbury, zawodnik z Australii, który reprezentował swój kraj w short tracku, czyli łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim. To właśnie za jego sprawką ówczesne igrzyska zapadły w pamięci milionom widzów. Otóż sportowiec ten jest autorem najbardziej niesamowitego zwycięstwa w historii Igrzysk Olimpijskich, człowiekiem, dla którego można powiedzieć, złoty medal na tej imprezie był pisany. Mimo iż w Australii, czyli w kraju, z którego pochodzi bohater dzisiejszego odcinka, łyżwiarstwo nie jest szczególnie popularnym sportem, Stephen Bradbury postanowił poświęcić swoje życie właśnie temu sportowi. Jak się po czasie okazało, był to bardzo dobry wybór. Już w 1991 roku na Mistrzostwach Świata w short tracku był on członkiem sztafety, która zdobyła złoto w wyścigu na 5 km, a co więcej, był to pierwszy w historii tytuł dla kraju kangurów w sportach zimowych. Jednak w kolejnych latach zarówno na Mistrzostwach Świata, jak i na Igrzyskach wciąż coś nie wychodziło. Jego starty zazwyczaj kończyły się upadkami, co szczególnie bolesne było w Lillehammer w 1994 roku, gdzie Stephen jechał jako faworyt. Faktem było to, że sportowiec wygrał na tych igrzyskach brązowy medal, lecz było to zwycięstwo kolejny raz w sztafecie, więc siłą rzeczy po imprezie pozostał duży niedosyt. Nasz bohater jednak nie zniechęcił się i nadal trenował. Jak się wkrótce okazało, jego wytrwałości póki co los jeszcze nie chciał wynagrodzić, a wręcz przeciwnie. Mało by brakowało, a na kolejnych zawodach Pucharu Świata sportowiec straciłby życie, ulegając fatalnej kontuzji. W czasie zawodów Pucharu Świata w Montrealu doszło do zderzenia kilku zawodników. Jeden z nich przejechał piekielnie ostrą łyżwą po prawym udzie Australijczyka. Z racji tego, że była to końcówka wyścigu, a co za tym idzie, serce sportowca pracowało na najwyższych obrotach, po przecięciu krew zaczęła tryskać jak woda z hydrantu. Bradbury momentalnie stracił 4 litry krwi. Jak sam wspomina, z całych sił walczył, by nie utracić przytomności, bo wiedział, że gdyby do tego doszło, mógłby jej później już nie odzyskać. W czasie operacji założono mu 111 szwów, przez 3 tygodnie nie mógł się nawet poruszyć, a 18 miesięcy potrzebował, żeby dojść do pełnej sprawności. Co zrobił po dojściu do siebie? Założył łyżwy. Stephen, pełen zapału, przygotowywał się na kolejne igrzyska, by znów powalczyć o upragnione złoto. Rok 1998, zimowe Igrzyska Olimpijskie w Nagano. Bradbury jechał na zawody pełen optymizmu i wiary, że tym razem się uda. Niestety, nie dość, że łyżwiarz upadł już w rundach eliminacyjnych, to dodatkowo kilka miesięcy później kolejna kontuzja i kolejna walka o życie. Na jednym z treningów łyżwiarz jadący przed Stephenem przewrócił się, a ten, próbując go przeskoczyć, zahaczył go i sam się przewrócił na tyle niefortunnie, że uderzył głową w barierkę. Uderzenie było na tyle mocne, że sportowiec złamał 2 kręgi w kręgosłupie. 1,5 miesiąca spędził w specjalnym usztywnieniu oraz doczekał się także 4 śrub w czaszce oraz płytek w plecach i klatce piersiowej. Dostał także jasną instrukcję od lekarza. Nie ma mowy, żebyś wrócił na lód, bo kolejny upadek może cię zabić. Bradbury zalecenie wpuścił jednym uchem, wypuścił drugim i kiedy tylko skończył rehabilitację, z powrotem zameldował się na lodowisku. Jego wytrwałość oraz niezłomność wkrótce zostaną w naprawdę niesamowity sposób wynagrodzone. Igrzyska Olimpijskie 2002 rok, Salt Lake City. Stephen nie dość, że miał 30 lat, czyli jak na łyżwiarza szybkiego niemal emeryt, to dodatkowo był po licznych kontuzjach, więc na pewno nie zaliczał się do grona faworytów. Wyścig na 1000 metrów. Swój bieg eliminacyjny wygrał, ale droga do finału była jeszcze daleka. Najpierw ćwierćfinał, a w nim Australijczyk miał zmierzyć się z ówczesnym mistrzem świata oraz gwiazdą gospodarzy. Obsada piekielnie mocna, a miejsca w półfinale tylko 2. Sensacji nie było.
Bradbury finiszował za plecami wspomnianej dwójki. Jednak kiedy zdołowany pakował łyżwy do torby, ogłoszono, że kanadyjski faworyt został zdyskwalifikowany za odepchnięcie rywala. Dzięki temu Steven mógł zająć jego miejsce w półfinale. Półfinał, a w nim pięciu zawodników, z czego tylko dwóch awansuje do finału. Przez większość wyścigu Bradbury zajmuje ostatnie, piąte miejsce. Ale niespodziewanie trzech zawodników zalicza upadek, dzięki czemu Australijczyk wymija ich i wchodzi do finału z drugiego miejsca. Cóż za niesamowite szczęście, można pomyśleć. A to dopiero początek. Za chwilę zdarzy się coś, czego łyżwiarz z pewnością nie zakładał nawet w najbardziej optymistycznych marzeniach. Finał, a w nim pięciu zawodników, na których składali się poza Stevenem. Victor Ahn, Apollo Anton Ono dwukrotny, Matthew Tarcott trzykrotny oraz Lee Jae-yoon dziesięciokrotny mistrz świata. Zawodnicy z samej topki. Nikogo nie dziwił fakt, że tak jak wcześniej, Bradbury przez cały wyścig zajmował ostatnie miejsce. Jednak na ostatnim okrążeniu, kiedy Australijczyk tracił do pozostałych ponad kilkanaście metrów, ku zaskoczeniu wszystkich cały peleton wywrócił się z powodu błędu lidera na ostatnim zakręcie tuż przed linią mety. Steven wykorzystał ten fakt i z niedowierzaniem spokojnie ją przejechał, tym samym zdobywając upragniony, tak długo wyczekiwany złoty medal. Po wyścigu w wywiadzie powiedział: "To jasne, że nie byłem dziś najszybszy. Dla mnie ten medal to nie jest nagroda za te półtorej minuty dzisiejszego wyścigu, ale za kilkanaście lat ciężkiej pracy. Bóg czasem się do ciebie uśmiecha, dziś uśmiechnął się do mnie. Czy wierzę, że jeśli robisz właściwe rzeczy i ciężko pracujesz, wtedy w pewnym momencie do gry wkracza karma? O tak, właśnie w to wierzę."